Pracę z arkuszem najlepiej zacząć od wykonania jego kopii. Następnie nadajemy odpowiednią nazwę. Dobrze, żeby nazwa zawierała rok szkolny oraz klasę. Jeżeli po otworzeniu arkusza zobaczymy tutaj taką informację o ochronie, należy włączyć edytowanie. Druga bardzo ważna rzecz to włączenie makr, co pozwoli nam na wygenerowanie zbiorówek. Więc włączamy makra i wypełniamy tutaj podstawowe dane szkoły. Następnie, zależnie od tego, czy jest to pierwszy semestr, czy drugi, wybieramy tutaj odpowiednią zakładkę. W tym miejscu możemy wpisać datę Rady Pedagogicznej. Następnie wypełniamy tą kolumnę nazwiskami i imionami uczniów. Ja może podam jakieś fikcyjne dane. Następnie wprowadzamy oceny zachowania. Uzupełniamy oceny. Widzimy, że podczas wprowadzania ocen automatycznie na bieżąco wyliczane są średnie. Mamy tutaj kolumnę średnią bez religii oraz średnią z religii. Mamy również tutaj statystyki poszczególnych ocen dla ucznia. Na dole z kolei mamy średnią dla danego przedmiotu oraz statystyki ocen dla przedmiotów. W tym miejscu mamy policzone statystyki, jeżeli chodzi o oceny zachowania. Na końcu wprowadzamy frekwencję. W pierwszej kolumnie mamy godziny usprawiedliwione. I w ostatniej kolumnie spóźnienia. Tak przygotowany arkusz gotowy jest do wydruku. Następnie możemy przejść do zakładki zbiorówka i automatycznie możemy przeprowadzić ustalenie rankingu uczniów. O ile oczywiście wcześniej włączyliśmy makra, dzieje się to automatycznie. Widzimy tutaj uczniów z najlepszą średnią, z najsłabszą średnią oraz uczniów z najlepszą frekwencją i najsłabszą frekwencją. Również możemy przejść do wydruku. I na końcu możemy przejść do zakładki Rodzice, gdzie widzimy automatycznie wygenerowane kartki informacyjne dla rodziców, gdzie są informacje na temat zachowania, ocen oraz frekwencji. Mamy też informacje o średniej klasy oraz średniej ucznia. Na wydruku wygląda to w ten sposób. Tak więc arkusz taki pozwala bardzo szybko wygenerować podstawowe statystyki oraz przygotować niezbędne informacje na klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.